Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek już w zasadzie po pracy. Niestety, ale przez cały dzień bardzo dużo pracy. Niestety albo stety, bo może i dobrze, że jest praca. Niektórzy narzekają, że jest za mało pracy. Ja też wolę, jak jest trochę za dużo pracy niż za mało. Także pracujemy ciężko. Opony jakieś się tam już powoli zaczynają. Oczywiście przy wymianie opon bardzo często, no w zasadzie dzisiaj to w każdym z kompletów, które wymieniliśmy, okazała się któraś felga krzywa i musieliśmy od razu wyprostować, tak żeby dwa razy nie demontować, montować opon z felg, a dodatkowo te felgi, opony, niski profil, duża felga, no nie najprostsze do przekładki, także od razu starałem się to wyprostować. Stąd też jest godzina 20:30, ja jeszcze w pracy, ale to nic, nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby się tutaj użalać. Tutaj dwa dzisiaj ciekawe takie przypadki z dzisiejszego dnia. Jeden Opel Astra J. Tutaj szumy podczas jazdy. No tak wyglądało jak łożysko. Natomiast po podniesieniu samochodu, kręcąc każdym z kół, nic nie było słychać, żadnego huczenia, nie było słychać żadnego, nie były żadnych wibracji odczuwalnych na przykład jak trzymamy za sprężynę czy za inny element zawieszenia i kręcąc kołem powinno jakieś wibracje być słychać, czuć. Tutaj natomiast jedyne co było czuć, to jedno z czterech kół ciężej się kręciło niż pozostałe. No ale to powiem szczerze, że dźwięku żadnego nie wydawało i też nie byliśmy pewni. Trochę w ciemno wymieniliśmy lewe przednie łożysko. Na szczęście się udało i szumy w aucie zniknęły. Natomiast taka ciekawostka, właśnie tutaj nie było nic słychać podczas kręcenia, nie było żadnego szumienia, nie było żadnych przenoszonych wibracji. Tutaj co po demontażu dało zielone światełko, że jednak może się uda, to tutaj spod tego impulsatora, spod tej koronki widać było, jak wypływa, w tym miejscu rdzawka. No i to był jakiś znak, że może faktycznie to łożysko jest uszkodzone. Także udało się. Auto jedno trafnie zdiagnozowane i pojechało do domu. Tutaj kolejny ciekawy przypadek. Mercedes Vito, bodajże z 2017 lub 2018 roku, teraz już nie pamiętam. Przebieg około 200 tysięcy kilometrów. Bardzo częsty problem z zapiekającymi się tutaj prowadniczkami. Prowadniczki już były w zasadzie przy każdej wymianie, można powiedzieć, klocków. Zawsze były zatarte prowadniczki. Pomimo tego, że były wymieniane, że były czyszczone, że były te gumki. Nie wiem, gdzie mam te gumki osłaniające. No, akurat widzicie, tyle z gumek zostało, bo musieliśmy tutaj podgrzewać delikatnie górną część tutaj zacisku, gdzie ta prowadniczka pracuje, bo tak było. No, widzicie zresztą, jak było wszystko skorodowane, że nie chciało to wyjść. Oczywiście nowy zestaw poszedł, prowadniczek. I co jest ciekawe, to mamy zestaw na jedno koło, to mamy zestaw na drugie koło. I w każdym z tych przypadków zawsze te dolne prowadniczki mocno korodowały. I pomimo tego, że zawsze przy wymianie zestaw przychodzi z nowymi tymi gumkami, z tymi uszczelnieniami, tak wyglądały. Widzicie, tu jest jedna prowadniczka. Tu jest druga. Teraz też poszły nowe. Ta powierzchnia w zacisku nie jest już idealna. Oczywiście została wyczyszczona maksymalnie, ile się da. Użyty został odpowiedni smar do tego. Natomiast już klient tak jest sfrustrowany tymi hamulcami Vito, że prawdopodobnie będziemy robić swapa hamulców. Tylko z czym to się wiąże? Z tym to się wiąże, że chciał założyć czterotłoki. Tylko że jak założymy czterotłoki, to felgi, które ma obecnie na Vito, będą za małe i nie zmieszczą się zaciski i adaptery. Także też szuka felg, szuka opon. Zestaw już został wyceniony, klocki, tarcze plus zacisk i prawdopodobnie jakiś adapter.
Nie wiem, czy to będzie wsiądzie bez adaptera, czy z adapterem, natomiast z doświadczenia wiem, że zazwyczaj przy takich swapach adaptery jakieś były. Także jeżeli dojdzie do tego, że będziemy wymieniać, oczywiście nagramy taką obszerny materiał na temat wymiany tych hamulców. Porównamy tutaj z właścicielem, porozmawiamy i rzetelnie opowie, czy po wymianie tych hamulców hamulec stał się lepszy i czy zniknął problem z nadmiernie zużywającymi się hamulcami w przedniej osi. Piszcie, czy też macie problemy Vito z hamulcami, czy to jest problem odosobniony, czy jest to jednak problem jakiś tam globalny. Bardzo chętnie posłuchamy, czy też miewacie takie problemy i czy jakoś można je w inny sposób rozwiązać. Powiem szczerze, nawet dzisiaj Magda zamówiła nowe tarcze, nowe klocki, nowe zaciski, wiadomo, z nowymi prowadniczkami, ze wszystkim. Natomiast oddamy, bo jeżeli faktycznie zdecyduje się na swap też z hamulców, no to bez sensu na kilka tygodni zakładać wszystko to nowe, a nie poczekać, aż przyjdą te już gotowy zestaw, który ma być finalnie. Jak tutaj się objawiało? Objawiało się tym, że hamulec wpadał, nie łapał u samej góry, tylko był taki luz i on niżej schodził. Z tyłu klocki tarcze też wymieniliśmy, ponieważ były nierównomiernie zużyte. Też wszystko wyczyszczone. Z przodu zdemontowaliśmy hamulce, no to zostaliśmy taki widok. Także w zasadzie po jednej zimie tak mocno skorodowały nowe, które były zakładane prowadniczki. Także w tym odcinku to już wszystko. Będziemy starać się dla Was nagrywać filmy nadal, pomimo tego, że czasu brak, natomiast też lubimy z Wami dzielić się swoją pracą, swoim życiem, swoimi problemami, swoimi sukcesami i lubimy z Wami tutaj Wasze odpowiedzi, bo też od Was możemy się dużo dowiedzieć. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.